Witamy wszystkich szlachetnych Lachów, Lechów, Wenedów, Sarmatów, Polaków, Polaków. Drodzy Państwo, witamy z Marszałkiem Wielkim Korony, Marszałkiem Sejmu Walnego, prezydentem na jesień Rzeczpospolitej Królestwa Polskiego, jeśli wielmożnym Jarosławem Kierzchnikowiczem. Witamy dzień po 7. Nadzwyczajnej Radzie Senatu, która tutaj miała miejsce na Zamku w Gniewie, drodzy Państwo. I chcieliśmy takich kilku słowach, bo jesteśmy tutaj na takiej skarpie nadwiślańskiej, tu widać z tyłu, prawda, okolice tutaj Gniewu, Wisłę, która tutaj płynie, którą kiedyś tutaj próbowali pilnować w Gniewie Krzyżacy, jedna z pierwszych enklaw krzyżackich, Komturia Gniewska, znaczenie strategiczne, ponieważ tu już wyżej od noga na Malbork, prawda, Tczew, także strategiczne bardzo miejsce. Ale chcielibyśmy bardziej tutaj zająć się sprawami bieżącymi, ekonomicznymi, politycznymi, ale też świątecznymi, bo jesteśmy w przeddzień przesilenia zimowego, szczodrych godów, ale jednocześnie już niedługo czekają nas święta Bożego Narodzenia. Przyroda się zmieni, dzień będzie się stawał coraz dłuższy. We wtorek będzie to przesilenie 21, dzisiaj mamy 19. Drodzy Państwo, w kilku słowach. Podjęliśmy bardzo dużo uchwał. No ten śmigłowiec, który tu lata, prawdopodobnie prywatny, znamy to z Myszkowa, bo u nas też prywatni inwestorzy posiadają takie śmigłowce i już dzisiaj potrafią do pracy przemieszczać się śmigłowcem. Ale to znak czasu, drodzy Państwo. Troszkę to przeszkadza, ale miejmy nadzieję, że nas dobrze słychać. Podstawowym taką najważniejszą uchwałą, jaką podjęliśmy wczoraj, była deklaracja o woli naszej, wyrażająca wolę naszą jako Królestwa Polskie Lechii, przyjmowania tych, którzy czują się zagrożeni tym, co się dzieje w III RP. Wszystkich Polaków, którzy mają obywatelstwo polskie i są narodowości polskiej, bardzo chętnie przyjmiemy z dobrodziejstwem inwentarza w skład obywateli czy poddanych Korony Królestwa Polskiego Lechii. Ale jednocześnie podjęliśmy drugą ważną uchwałę, znaczy tych uchwał było dużo więcej, ale te kluczowe podajemy, która mówiła, że nie zgadzamy się, wyrażamy swój gniew tutaj z miasta Gniew, spod Zamcza w tej chwili Gniew, wyrażamy swój gniew wobec tych, co wiąże się oczywiście z infamią i wanicją, którzy próbują strachem i według metody dividend impera dzieli rządzić w tej chwili, tak? Czyli apartheid sanitarny, ta segregacja sanitarna, straszenie chorobami, straszenie śmiercią, pandemią, epidemią, no, zarządzanie strachem, tak? Na to się nie zgadzamy i wyrażamy gniew, czyli można powiedzieć oburzenie, gniew, z miasta Gniew, wobec takich metod rządzenia. To nie jest rządzenie. To jest po prostu katastrofa, tak? To jest złe administrowanie, to jest po prostu fatalne, co w tej chwili się dzieje. To już nie ma co udawać, że to jest jakiekolwiek rządzenie. To jest administrowanie dużym obozem koncentracyjnym, jaki można nazwać III RP. Oczywiście to jest podobóz, ponieważ tych obozów na świecie jest bardzo dużo i tutaj komendantem tego obozu jest Wielki Szu, pan Morawiecki, tak? I jego poplecznicy, adherenci i tak dalej, i tak dalej, tak? Naczelnik, który też w tym macza palce i inni, drodzy Państwo. My na takie sposoby rządzenia nami, Polakami, się nie zgadzamy, a ponieważ powołaliśmy i staramy się wykonywać dobrze obowiązki króla elekta, w związku z tym apelujemy z tego miejsca i zresztą taka uchwała była, opamiętajcie się. To jeszcze w nawiązaniu do Rady Królewskiej z 30 października tego roku w Płowcach podjętej. Opamiętajcie się, tak? Chcecie wojny, będziecie ją mieli z Polakami. Nie wydawajcie nam wojny. Wszyscy, którzy wydawali wojnę Polakom, czy to byli Sasi, czy to byli zaborcy, czy to byli Piłsudczycy i Piłsudski, hitlerowcy i Hitler, prawda, czyli Niemcy, czy to byli komuniści, tak, tacy czy inni, Hazarowie, ponosili wcześniej czy później klęskę. I to was też czeka, sromotna, tylko może pierwszy raz rzeczywiście was rozliczymy, tak. Będziecie osądzeni nie tylko w niebie, czy tam nie tylko w pożyciu, ale będziecie osądzeni też za życie, tak. I tutaj z Gniewu chcieliśmy to wam przekazać. Oddaję głos marszałkowi, może na tle Wisły tutaj
kilka słów, żeby powiedział do narodu w takie przedświąteczne też orędzie w jakimś sensie. Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich zacnych i bardzo zatroskanych Polaków z tej ziemi, właśnie tutaj z Szambori, tak, spod zamcza, pięknego zamku w Gniewie, potężnego, który jest symbolem właśnie permanentnego ucisku Polaków przez obcych, najeźdźców. I to się nie zmienia. Polska jest zawsze pod obstrzałem tych, którym pasuje jakoś przebywanie, eksploatowanie, wywożenie, łupanie z tej ziemi czegokolwiek. Nade wszystko ludzkich sił, ludzkiego, powiedzmy, elementu, ktoś to nazywał, ten element, tak. To są ludzie, to są Polacy, to nie jest żaden element. Element za komuny nazywano wszystkich, którzy przybywali z obcych stron, element napływowy. Wrogi element. My jesteśmy u siebie, my jesteśmy stale na tej samej ziemi od wieków, od prawieków, od pradziejów. Dlatego nie powinniśmy się dać podzielić, nie powinniśmy się dać wystraszyć, bo zarządzanie przez strach to jest metoda odwieczna. I tutaj nasi niemiłościwie, niemiłosiernie panujący, samozwańcy można powiedzieć, bo to nie jest w formie obioru, tylko w formie wyborów, czyli wskazania przez postawienie krzyżyka kogoś, kogo wystawiają ważne osobistości, jak prezesi trzech partii. Więc tutaj są ludzie, którzy mają prawo być i mają prawo wybierać, obierać spośród siebie najzacniejszych, najbardziej odpowiednich, kompetentnych, sprawdzonych wielorako osób. I te dopiero powinny być reprezentantami jawnymi, weryfikowalnymi tego, z tej społeczności, która im zawierzyła losy swojej ziemi, swojej małej ojczyzny. Wczoraj rzeczywiście padło dużo ważnych słów i również podjętych decyzji, uchwał. To można będzie obejrzeć wszystko na Metryce Korony, www.metrykakorona.org.pl. Polacy muszą się zorientować, kto rzeczywiście nam w cudzysłowie szyje buty. Bo to nie jest takie proste zorientować się natychmiast, jeżeli ktoś mówi, że będzie dobrze, a tymczasem z każdym miesiącem, z każdym kwartałem, półroczem, rokiem jest coraz gorzej. Coraz większe musimy oddawać daniny, coraz bardziej jesteśmy zagrożeni. Ludzie czują się niepewnie, żyjąc w tak bogatej ziemi, tak bogatej w wszelkie dobra. Naprawdę Polakom niczego nie trzeba. Nic nam nie musi Europa przywieźć, czego Polacy by nie potrzebowali, nie mieli u siebie. Wszystko mamy, tylko proszę nam dać święty spokój. Proszę nie szargać naszego dobrego imienia, jako że Polacy mają bardzo dużo doświadczeń, złych doświadczeń z jednej i z drugiej strony granic, a nawet i z trzeciej, czwartej. Więc proszę sobie poczytać historię, przewertować karty, zajrzeć do muzeów, do galerii, gdzie są namalowane, opisane wszystkie wydarzenia, które na tej ziemi się odbywały. To nie my napadaliśmy, to my byliśmy napadani. Byliśmy wycinani w pień niejednokrotnie z planem kompletnej likwidacji narodu polskiego, która była to umowa Hitlera ze swoimi współpracownikami w Zakopanem ustanowiona. Jakoś się trzymamy, jakoś jesteśmy, bo jako naród bardzo pracowity, zorganizowany, możemy się w każdej chwili odbudować, odrodzić i nie pozwolimy sobie, żeby ktoś nami pomiatał tak historycznie, gospodarczo, a nade wszystko etycznie. Ponieważ Polska jest otwartą wspólnotą ludzi etycznych i powinno tak być. Na te zbliżające się święto Bożego Narodzenia życzę wszystkim Polakom spokoju nade wszystko. Zajrzenia do swoich albumów starych, do fotografii, na których ich dziadkowie zapewne wspominali niejednokrotnie, jak było, jak można było przeżyć i jak nie musiało być. Dlatego my tym bardziej powinniśmy walczyć o to, żeby to, co jest jeszcze w tej chwili, ten dobrostan polski zachować i przede wszystkim pomnażać go dla naszych dzieci, dla naszych wnuków. I to, mam nadzieję, pobłogosławi nowonarodzony Pan Jezus w Betlejem. I my, na pasterce będąc, bardzo usilnie musimy go to prosić, co daj Panie Boże. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.
Drodzy Państwo, możemy jeszcze dorzucić uchwałę, jaką podjęliśmy, a właściwie apel, można powiedzieć, do samorządowców. Tutaj z ziemi samborskiej, z ziemi, gdzie znajduje się zamek, po naszemu zamek książęcy w Gniewie. Drodzy Państwo, administrował kiedyś tutaj tymi ziemiami, czy rządził książę Sambor I, Sambor II. Mamy taką odezwę i jest to zlimitowane do 30 marca. Drodzy samorządowcy, szczególnie szczebla powiatowego, albo trzymacie z Królestwem Polskim i z demokracją królewską, albo trzymacie z Bolszewią, Hazaro-Bolszewią i po prostu kolaborujecie z nimi. Do 30 marca musicie się określić, tak? Chodzi o samorządy powiatowe. Nie możecie godzić się na to, że partie wyzuły was po waszych praw politycznych i wy uważacie i udajecie, że tego nie widzicie. Oczywiście, że to widzicie. Dlatego jeżeli zgadzacie się na ichnią ordynację wyborczą, która daje im niby legalizm władzy, bo to jest wszystko pseudo, no to jesteście zdrajcami i kolaborantami. Uważamy, że ziemia powiatowa, ziemia powiatowa, tak jak jest tutaj na przykład ziemia tczewska, czy ziemia elbląska, czy gdańska, tak, czy gdyńska, wejherowska, tutaj mówimy o Kaszubach, też Pomorzu Gdańskim, drodzy Państwo, ale o całej Polsce też. Polska ma 380 powiatów, 314 powiatów ziemskich, 66 powiatów grodowych, czyli miast na prawach powiatu. Jesteście w stanie wybrać sobie przedstawiciela do Izby Parlamentu. Tu jest marszałek wasz, Sejmu Walnego, który czeka na was. Tak? Po 30 czerwca będziemy się organizować. Po 30, przepraszam, marca będziemy się organizować. Każdy powiat, oczywiście w formule pandemicznej działamy jako Nadzwyczajna Rada Senatu, która zastępuje Sejm Walny. To jest logiczne. Nie można się spotykać, rzeczywiście narażać się, bo to jest wojna biologiczna, czy genetyczno-biologiczna. Nie lekceważmy tego. I my tego nie lekceważymy. Ale jesteśmy w stanie zorganizować się w sensie powiatowym, samorządnościowym. Tak? I bardzo nam jest przykro, że powiaty w sytuacji, kiedy zwoływaliśmy pierwszy zjazd starostów, drugi zjazd starostów, w tym roku, w zeszłym roku to było w Sierakowie, w tym roku to było w Żucewie, no nie było odzewu. Ale sami widzicie, do czego to wszystkiego prowadzi. I naród dzisiaj identyfikuje to zło, które się dzieje, to przymuszanie do zastrzyków i tak dalej, z władzą centralną. Ale powoli musi też naród rozumieć, że kolaborantem tej władzy centralnej za nędzne srebrniki jest władza samorządowa, szczególnie powiatowa. Tak? Władza centralna rzuca ochłapy samorządowcom. Każdy powiat daje do budżetu, skoro jest 480 miliardów, teraz był budżet zatwierdzany wczoraj czy przedwczoraj przez Bolszewię, no to podzielcie sobie 480 miliardów, drodzy Państwo, weźcie kalkulator i podzielcie sobie przez 380 powiatów, tak? I wyjdzie Wam 1, coś tam, z każdego powiatu władza centralna tyle wyciska dochodu. Miliarda. Miliarda, 1,3, 1,4, zależy od powiatu. W każdym razie ponad miliard z każdego powiatu władza centralna wyciska. A rzucam Wam ochłapy rzędu 30-40 milionów. I podzielcie sobie z kolei proporcje, sobie zróbcie te 80 milionów do 1,3 miliarda, jakie wyciąga z waszego powiatu. Ile tych ochłapów wam rzuca, tak? Jednocześnie dając wam wszystkie obowiązki samorządowców, czyli utrzymanie muzeów, szkół i tak dalej, filharmonii i tak dalej, prawda? Drodzy Państwo, to jest szaleństwo, tak? Zobaczcie, okradani jesteśmy jako osoby przez te podatki potężne i okradani jesteśmy samorządnościowo, gdzie samorządy są okradane w sposób, powiedzmy, 90%, tak? Czyli 90% danin jest wyciąganych z samorządów, do władzy centralnej. I nie mieli czelności, Morawiecki, Kaczyński i spółka, nie mieli czelności powiedzieć Polakom, że na święta proponują im 500 minus, czy 1000 minus, tak? Bo inflacja to jest 500 minus, drodzy Państwo, ale dla każdego Polaka. Tu już nie ma, że dla tych, co mają dzieci, czy nie mają, dla wszystkich jest 500 minus. To jest ta niespodzianka, którą uszykowała ta komunistyczna władza neobolszewicka, hazarska. Tak? 500 minus dla każdego Polaka. Bo inflacja 7% to jest 500. 10% no to już będzie trochę jeszcze więcej. Tutaj przepiękne żurawie, to jest znak tutaj. Tutaj widać nadwiślańskie żurawie, które tutaj, drodzy Państwo, przemieszczają się. Tak, bardzo dużo ptactwa. No, natura. Swoją drogą zapraszamy tutaj do Gniewu, czy do Gniewa, do Gniewu, drodzy Państwo, ponieważ na tej ziemi samborskiej czujecie ducha przeszłości, tak? Oczywiście tego ducha zamazali krzyżacy, którzy na miejsce zamków książęcych postawili swoje zamki krzyżackie, niby, tak?
Tutaj też historycy łżą, mówiąc, że tutaj są zamki krzyżackie, a nie wspominają nic, gdzie są zamki książęce. Gdzie są zamki książęce w Gdańsku, gdzie jest zamek książęcy w Tczewie, w Lubiszewie, gdzie w Gniewkowie, w Świeciu i w wielu miejscach, w Gniewie i tak dalej. Gdzie to jest? Na tym miejscu powstały Komturie i zamki krzyżackie. To jest lipa. Mało tego, mówi się, że Kazimierz Wielki zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. Być może zastał drewnianą w centralnej Polsce, gdzieś indziej, ale na pewno nie na Kaszubach, na pewno nie na Pomorzu. Tu Kazimierz Wielki zastał Polskę bardzo murowaną. Tu były murowane zamki obronne książąt, które potem rozebrali czy przerobili na Komturie Krzyżacy. Tak? No taka jest prawda. Na Kaszubach Kazimierz Wielki nie zastał Polski drewnianej czy łokietek. Tak? Tu była murowana. Zresztą zamek w Gniewie najlepiej o tym świadczy. To są lata 1282, żebyśmy się rozumieli, o jakich my tu mówimy okresie mniej więcej. Tak? Owszem, one powstawały zaraz w okresie, pamiętamy, rzezi Gdańska, przejęcie Pomorza przez Gdańsk 1308, musimy to wspomnieć. Ale szybko te zamki książęce przerobione, które tu były bardzo okazałe w Tczewie, Lubiszewie, w Gdańsku, nie tylko, prawda? No i dzisiaj to są szlak zamków krzyżackich, tak? Tak jakby książąt tutaj nie było, lechickich, i Słowian tu nie było, drodzy Państwo. To też trzeba po prostu odkłamać tą historię. Ale mówiliśmy o tym, że zebraliśmy się tutaj w Gniewie, żeby wyrazić swoje oburzenie, swój gniew. I być może to już po raz drugi tu spotkaliśmy się. I być może zawsze będzie takim zwyczajem, że pod koniec roku będziemy spotykać się tu w Gniewie. Jest tu bardzo zacne przyjęcie. Każdy może tutaj naprawdę żyć zgodnie z naturą, uspokoić się. I naprawdę trochę ten pobyt by go tutaj, tak powiem, uduchowił, tak? Także bardzo polecamy spędzić jakiś czas w Gniewie. Czy to jest zima, czy to lato, czy to wiosna. Nie mijać tego, bo to nie jest za bardzo na szlaku pewnym. Gniew, zamek w Gniewie. Ale zamek hotel, tak, bo o tym mówimy. Zamek jako hotel, jako rezydencja, jako spa nawet w tej chwili. To są inne baseny nawet. Także zobaczcie Państwo, jakie przepiękne miejsce, prawda? Tutaj z jednej strony na wzgórzu były zamek książęcy, obecnie jako, przedstawiony jako zamek krzyżacki, czy ex-zamek krzyżacki, prawda, i hotel jednocześnie, bardzo dobrze zagospodarowany. Z drugiej strony Skarpa Nadwiślańska i Wisła, tak, która biegnie w kierunku, no niby Gdańska, ale tak naprawdę Wyspy Sobieszowskiej, bo tam przekopali w XIX wieku Niemcy i tam jest ujście Wisły, drodzy Państwo, i Tczew, prawda. Także jeszcze raz dziękujemy opatrzności i Bogu i drodzy Państwo, i tutaj marszałkowi, gospodarzowi, jakby nie było tej ziemi, że było nam dane tutaj te ostatnie dni tego roku spędzić, drodzy Państwo, jednocześnie wszystkim Polakom, z okazji Szczodrych Godów i z okazji Świąt Bożego Narodzenia, wszelkich łask życzymy, wszelkiego dobra, tak, dla ludzi wierzących, wszelkich łask Bożych, dla ludzi niewierzących, wszelkich łask natury, tak, żeby Wam się darzyło, żeby Wasze rodziny żyły w zgodzie, żebyście byli zgodni, żebyście widzieli w drugim człowieku rzeczywiście człowieka, ale rzeczywiście, żebyście też zauważyli, że dokonują się pewne zmiany ustrojowe. Masoni by chcieli, że ta ziemia się zdepopuluje, że tu będzie rządziła jakaś dyktatura, tak jak kiedyś chcieli to zrobić krzyżacy, budując tu enklawę w Gniewie. My na to nie możemy pozwolić. Pamiętajcie, jest Królestwo Polskie Lechii, jest marszałek Sejmu Walnego, jest wojewoda tej ziemi, pan Stefan Grabski, który z nami też wczoraj był, którego pozdrawiamy z tego miejsca i któremu dziękujemy. Także są gospodarze tej ziemi. Nie tylko tej ziemi gniewskiej, tczewskiej, pomorskiej, kaszubskiej, ale też całej ziemi polskiej, tak? Rozciągniętej od Łaby aż po Dniestr, tak? Dniepr. I od Bałtyku aż do Morza Czarnego, tak? Ale w tej chwili oczywiście rozciągnięty między Odrą a Bugiem i między Bałtykiem a Karpatami. Cieszmy się z tej ziemi, drodzy Państwo. Jest to kawał ziemi, tak? Nie bądźmy megalomanami, cieszmy się, ale nie pozwólmy, żeby tu barbarzyńcy na tej ziemi w tej chwili rządzili. Żeby nas zniewalali, żeby rządzili przez strach, przez zastraszanie, przez panikę, przez hipochondrię, przez mawianie ludziom, że jak nie dostaniesz, jak nie weźmiesz zastrzyku niewiadomego pochodzenia, a wiadomo, z czym się wiążą zastrzyki, tak? Co się było robione w Auschwitz i tak dalej, to nie będziesz po prostu mógł funkcjonować, tak? My dla Twojego bezpieczeństwa wrzucamy Cię do eksperymentu medycznego. No na to nie ma zgody, tak? I z tego miejsca mówimy tym gniewem tutaj królewskim non possumus, Hazaro Bolszewia. Non possumus. Dziękujemy. Szczęść Boże. Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica z Bogiem.